cały czas jest batalia. A słuchajcie, a ten, to tu, nie, tutaj taki nie można. Wojsko, to jest teren obrony terytorialnej, tak? Przynajmniej przez ostatnie... A gdzie myśmy chodzili wtedy? Z tymi łopatami, kurwa, do kopania. Ja to, no. A ja to tam się nie cackałem. Przyszłem od razu. Pozwolił tego filmować, ale tak, żeby żołnierzy nie łapać. Żeby żołnierzy nie łapać. I teraz, nie wiem, będziecie chcieli na YouTube, to publicznie, niepublicznie, prywatne? No, znaczy się tak, żeby nie pisało, że Wojsko Polskie czy coś. Na przykład jedno zdjęcie, żebyś... A szkoda, kurde, że ja zostawiłem moim, by pan nam tu grupka, jak se stoimy na przykład. Ale to tam dalej wezmę. Bo gdzie on stanął aż? No tam jest parking. Ale to później w razie czego samochodem przejedziemy w inne miejsce. Ale tu, żeby dziabnąć później, bo jak na YouTube puści, no po 37 latach przyjechać w miejsce, gdzie żeśmy, no powiem szczerze, dla niektórych to był, ja osobiście powiem szczerze, odcięto od świata 3 miesiące, to można było, to wpływało na niektórych na psychikę. No tu z kąta do kąta żeśmy łazili. Ja mówię, święta, nowy rok pamiętam. Mam gazetę nawet o Trzebiatowie w samochodzie, 82 rok. Tak? Pokażę panu. No to... Pokażę. No, ale my musimy mieć jakieś, my się zaczynamy odnajdywać. To jest też duży sukces. Jak oni do mnie zadzwonili, Zbyszek, to ja już o tym zapomniałem, bo to człowiek, życie, ślub, później ten, to, tamto, jak ja wyszłem stąd, 2 lutego 83 przyjechałem do domu, a w 84 miałem ślub, nie? Ja mówię, ja pierdolę, żeby tylko nie przyszło nic tam z tej jednostki, że tam, bo moja się dowie tego, powie za jakiś bandyta czy co, jakiś przestępca, solidarnościowiec. A to wszystko działacze Solidarności. Mógłby nawet panu pomóc zorganizować. No. Ale my musimy tutaj sobie...